mi wyskoczył w programie do streamowania. Nie wiem, co się wydarzyło, ale wiem, że urwało streama. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, na czym urwało i na co zdążyłem, co zdążyliście usłyszeć, jakie odpowiedzi zdążyliście ode mnie usłyszeć. Więc jeżeli komuś z Was nie odpowiedziałem na zadane pytanie, to prosiłbym o zadanie go ponownie. Tak będzie, myślę, najłatwiej i najsprawniej. I gorąco zachęcam do zadawania tych pytań. Dziewięć siedem w miarę standardowy call na tych pozycjach. Czyli gra check. Tutaj są dwie opcje. Mógłbym zagrać steal teraz, tak po prostu, gdybym miał jakieś informacje na gracza. Trochę więcej informacji, pewnie się na to zdecydował. Zagrałem check back z intencją stealowania dopiero na turnie. Rywal betuje, łapie flash, to więc gram call. As 2 suited. Dosyć close, ale zagram fold. As-4 offsuit będę stealował. 9-7, nie trafiłem first draw, więc poddaję. As-4, c-bet za pół puli. Ale 3 będzie fold, As-8 suited fold. Widzę, że już widzicie ponownie nagranie. Także jeszcze raz zachęcam do zadawania pytań, szczególnie jeśli pytanie zadaliście, a nie otrzymaliście odpowiedzi. Mocniej przepraszam, jeśli mimo zadania pytania, no tej odpowiedzi nie otrzymaliście. Aha, na to odpowiadałem, ale okej, okay, odpowiem jeszcze raz, widocznie ci urwało. Jeśli chodzi o sytuację finansową, to nie chciałbym się wypowiadać w tym temacie, ponieważ z racji sytuacji prawnej pokera w Polsce, która jest dosyć absurdalna i niejasna i w praktyce niegroźna, gdyż jest niemożliwa do jakby wyegzekwowania, są te wszystkie jakieś tam ewentualne problemy, tak naprawdę no nie są jakieś realne i już było wiele wyroków, które to potwierdziły, aczkolwiek wolałbym uniknąć jakichkolwiek na tych pozycjach jakichkolwiek nieprzyjemności albo konieczności tłumaczenia się gdzieś, więc niestety nie odpowiem ci na to pytanie. Cześć Casey, przyszłość się czegoś nauczyć, to dobrze, to wyjątkowa postawa z twojej strony. A mikrofon zdaje się działa, tylko może masz troszeczkę cicho stream ustawiony. Jeśli nie słyszysz, to ustaw sobie trochę głośniej. Przed chwilą odpaliłem, specjalnie sprawdziłem i wszystko działa. A z 6 będę poprawiał na tej damie. Jest damie dosyć dobra, biorąc pod uwagę, jak szeroko
Rywal mógł mnie sprawdzić na flopie. Praktycznie z każdą parą. To poprawianie tej damy wydaje się dobrym pomysłem. Na tym liverze checkback. Już praktycznie nie ma żadną rękę. Z jego potencjalnego range'u nie wyrzucę. Nie jestem pewien, czy udaje mi się. Czy udałoby mi się wyrzucić tą dziesiątkę. A layout, moja droga, to jest nowy soft William Hilla. Wersja beta. Wersja beta nowego softu. Jak widzisz, wygląda oszałamiająco. Mamy mnóstwo opcji wizualnych, też praktycznych, w stylu sit-out na wszystkich stolikach na raz. Więc czuć pieniądz, no, czuć pieniądz. Widać, że ten soft jest naprawdę dopracowany. Ma więcej funkcji praktycznych, plus wygląda dużo lepiej. As-7 suited call, ten gracz do tej pory mało trzybetował. Trafiamy tripsa, sprawdźmy agresję tego gracza. Gra checkback, więc ja po prostu sam tutaj jestem. No, po prostu będę wolibetował. Stay call, poprawiam ten river oczywiście. Przeciwnik potencjalnie może mieć jakiś tam kolor, ale jest na to bardzo mała szansa. Jestem mocno z przodu na cały zakres. Stałem call down. Jestem ciekaw, co miał rywal. Rywal miał króle. No proszę. As dama tylko call versus ace been win. A ja nigdzie nie uciekam. Dzieciak z klasą. Jeszcze tutaj z wami posiedzę trochę czasu. As dama na lewym dole walił becik oczywiście. Ojej, opowiedz nam o strategii na poszczególnych pozycjach w paru słowach. No, wiesz, jest to dosyć szeroki temat i ciężko jest to mówić w kilku zdaniach. Tak jakbym miał jakoś uogólnić, no to z Under the Gun gramy bardzo tight. Na MP trochę szerzej, na Cutoffy jeszcze trochę szerzej. Na Batonie gramy najszerzej, a na Small Blindzie uzależniamy swoją grę od Big Blinda. I co? No i udało mi się w dwóch zdaniach czy trzech powiedzieć strategię, no. Wiesz, nie da się generalizować, nie da się tak mocno zgeneralizować strategii gry w pokera, gdyż poker jest dosyć skomplikowany, mimo że prostych zasad, to strategia gry jest dosyć skomplikowana, dlatego powinieneś się uczyć krok po kroku. Zachęcam do śledzenia mojej aktywności, czy to na streamach, czy to na fanpage'u. To wiesz, a po co ci to? Ano, chciałem pokazać użytkownikom i osobom na Twitchu, jak wygląda ten soft, gdyż czasem niektórzy sugerują, że iPoker ma brzydki soft, albo że jest jakiś toporny. No to właśnie chciałem pokazać, że nie musi być, jeśli komuś nie odpowiada ten klasyczny wygląd. Oho, będzie na dywanik do szefowej. Iż po kokosanki. Smacznego i szczęśliwej drogi. Trzymaj się, miło, że wpadłaś do nas. Byliśmy wszyscy bardzo content z racji twojej obecności. Dostałem check raise, mam open-endera. Mam do dołożenia 6,50 do puli 22,75. Myślę, że call to jest jak najbardziej ok. Mam wystarczająco dobre odsy, żeby tutaj callować.
Oczywiście, jeśli rywal potencjalnie ma flash draw, który się otworzył w turnie, to nie wszystkie moje auty są czyste i mam również reverse implied odsy, ale szansa, że rywal ma ten flash draw, nie jest jakaś szczególnie wielka. Nic nie trafia, więc folduje ten river. Jaki jest sens stołów z kamerkami? No wiesz co? Niektórzy ludzie lubią pograć i mieć ze sobą jakiś tam kontakt wzrokowy, tak? Jest to jakaś tam alternatywa do grania live. Jak kto woli, no. Jeżeli są takie stoły, to znaczy, że jest takie zapotrzebowanie. A jeżeli jest takie zapotrzebowanie, to znaczy, że ludziom to sprawia radość, satysfakcję. Więc cóż. Stawki mikro, taka nuda, że szkoda gadać. Mówi, że powinien wejść tutaj wyżej. Siemanko, kapo stary. Czekałem na to, aby wygrali o milion monet. Kapusta głowa pusta. Hajciła. No to jak wyjeść kapustę, to liczę, że rozruszasz tutaj czat. Jestem pewien. Wyzywałem na wejście, no wiem, znam to uczucie. As 10, close. Zagram 3-bet, gdyż gracz na small blindzie potrafi dużo restealować, więc kolowanie nie byłoby najlepszym rozwiązaniem. Potencjalnie często poszedłby squeeze, a to by sprawiło, że byłbym w bardzo niekomfortowej sytuacji. Gram checkback. Nie ma specjalnego sensu w c-betowaniu tego boardu. Moje fault equity nie jest jakieś kosmiczne. As-4 suited na tego słabszego gracza. Izolacja wydaje się dobrym pomysłem. As-10 nadal checkback uważam za najlepsze rozwiązanie. I ponownie checkback. As-4. Czy jest sens to c-betować? Raczej nie, za dużo kart, trochę ten port. Jak w wieku 18 lat poszedłem od NL2 do NL100 w rok? No wiesz co, ciężko pracowałem nad swoją grą. Bardzo ciężko bym powiedział. Analizowałem po kilka dziesiąt w zasadzie. No minimum kilkanaście rozdań dziennie. Poświęcałem na grę każdego dnia minimum 2-3 godziny i tyle samo na naukę, więc mnóstwo czasu poświęcałem pokerowi. Byłem wtedy w szkole średniej, w której notabene radziłem sobie, no mówiąc nieskromnie, najlepiej w szkole, mimo że całą swoją uwagę koncentrowałem na pokerze. I więc z racji dobrych wyników, mimo relatywnie niewielkiemu czasowi poświęcanemu na naukę, miałem dużo czasu na grę i poświęcanie się pokerowi. To sprawiło, że mój rozwój przebiegał w sposób bardzo dynamiczny.
Okej, okay. Dama walet już nie betuje, as dama call is okej. Okay. As 8, czy jest sens zamieniać to w blef? Dobre pytanie. Chyba nie. Chyba nie. No właśnie, więc to też draw i tak mnie wystarczająco showdown wali, więc. Wiesz co? Jestem ekstremalnie wyczerpany, ponieważ w tym tygodniu mam obronę pracy licencjackiej na uczelni i po prostu nawet nie mam zbyt dużo czasu na spanie. Czemu jest stream bez kamerki? Wiesz co, no myślę, że kamerka w żaden sposób nie pomogłaby wam w nauce Holdema. Co najwyżej mogłoby to powodować pewien niesmak, mówiąc szczerze i znając swoją aparycję. No właśnie, jakbym ja włączył kamerkę, nikt by tego nie oglądał. Od czego zacząć? Cash czy turnieje? Stawki małe, średnie. Im niższe, tym lepsze na start, moim zdaniem. Ja grałem sobie cashóweczki i jestem bardzo zadowolony. Bardzo cenię sobie komfort tego, że mogę grać gdzie chcę, ile chcę, jak długo i na tylu stołach, ilu zapragnę. A w MTT jednak mamy dużo ograniczeń. O, kapusta właśnie. Jakbyś tak sesję z cashy zrobił. To byłby niezły kabaret pewnie. Jeszcze nie gram, ale możesz spróbować. No widzisz, jest to zawsze jakaś alternatywa. Nic nie wiesz, że wtedy jest lepiej. O, widzę, że ty masz, dostajesz naprawdę. Masz ciężkie chwile na tym streamie, kapusta. O, 11 stack w bigu. No to YOLO. Szypuj tam. Siemanko. Mam jakąś rybkę. O, jakie fajne kolorowanie. Lubię to. O, świetnie to wygląda. Sobie poznaczam. Widzę, że ta kwestia tych kolorków też została dopracowana. Szóstki call. Super, teraz to wygląda. Możemy sobie pokolorować ludzików. I oprócz nie ma jeszcze tylko takiego małego kwadracika, tylko są faktycznie pokolorowani. Co znacznie ułatwia obserwację stołu. A na przykład persona znacznie jest na pomarańczowo, bo jest taki trochę kombinator. A kombinatorzy są na pomarańczowo, nie? As 10 call. No, przyda się. Wiesz co, studiuję zarządzanie, psychologię zarządzania konkretnie. Teoretycznie studiuję jeszcze drugi kierunek, ale to jest tak
kontrowersyjny temat tego drugiego kierunku. Już w zasadzie prawie od roku nie byłem na uczelni. Także, no, nie wiadomo, czy jeszcze studiuję. To jest oczywiście fault. Jakieś to co najmniej 0,50. Już naprawdę zejdźcie tak z tego kapusty, bo... Strasznie mu się od was obrywa. Dobry chłop, nikomu nic nie zrobił, aby to tak naprawdę... Zachęcam Was do zadawania pytań i do aktywności na czacie. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, chcecie porozmawiać o czymś, o strategii gry, coś dla Was jest niejasne, to śmiało. Czemu te poker roomy nie mają dobrych grafików? A co tutaj jest? Co jest złego tutaj, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o layout tego softu? Spodziewałbyś się tutaj i grafiki rodem z Far Cry'a trójki? Że ten rekin to powinien co najmniej pływać i jakąś piranię gonić i być w 3D? A stół to w ogóle powinny być fajerwerki, jak wygrywasz pulę. A w momencie, gdy blefujesz, to też powinna się pojawić jakaś dodatkowa animacja. Tutaj gram na dwóch rywali, więc na prawej górze nic nie będę tego blefował. Teraz łapię flash, draw plus parę. I jest to na tyle mocny układ, że zdecyduję się go betować. Mam dosyć duży equity. Koleś gra bet, to ja zagram call. Jeśli teraz dostanę bet, to oczywiście spasuje. A jeżeli idzie check? Czy zamieniać to w blef? Jest to dosyć ciekawa ręka do zamiany w blef. Już mam blokery. Ale zagram check back, nie jestem pewien jak wygląda default equity. No właśnie też, szczerze mówiąc, nie jestem fanem jakiejś tak tej grafiki, żeby była jakaś super rozbudowana. Moim zdaniem ta już jest naprawdę już ekstremalnie rozbudowana. Jest już prawie jak w kinie, prawie jakbym tam był, się czuję. Prawie jakbym tam siedział i normalnie bawił się żetonami. Niemalże słyszę stukot żetonów. Ja osobiście wolę proste grafiki. Jeśli mam być szczery, to uważam, że... Znaczy, może u mnie to jest kwestia przyzwyczajenia, że ja bym jednak wolał grać sobie na starym softie. No bo jest prostszy, po prostu jest prostszy. Ten jest moim zdaniem mega rozbudowany i dużo z bajerów fajnych jest. To jest mega spoko dla osób wymagających dużo od softu. Ja jestem fanem takiej prościzny.
No dokładnie. Raczej oferta powinna zachęcać. Dokładnie tak. Nie ma sprawy, kapusta. Co, jesteś gościem na moim streamie. Muszę dbać o to, żebyś był traktowany jak gość, a nie wiesz. Jak persona non grata. Topornie? Okej. Myślę, że pewnym wymaganiom nie da się dogodzić. Inaczej, po prostu nigdy. O, to jest trop. Nigdy nie da się dogodzić każdemu, o, w tym sensie. I myślę, że tak czy siak, zawsze ktoś będzie z wyglądu softu niezadowolony, ale uważam, że ten tutaj, w tej wersji beta, jest no naprawdę już. Nie widzę tutaj nic topornego. Wiesz, to może wyglądać trochę topornie z racji tego, ile mam statystyk. Weź pod uwagę, że u mnie pół stołu zasłaniają statystyki. Jeśli by się usunął, nagle by się okazało, że ten soft po prostu wygląda jak z bajki. A przed chwilą jeszcze dodatkowo uprościłem, tak? Bo już zmieniłem tło i tak dalej. Jeśli sobie usuniemy staty i zmienimy tło na to podstawowe, jakieś takie błękitne z tyłu, lazurowa plaża, wybrzeże, drinki z palemką i tak dalej, no to już w ogóle to wygląda. No prawie jak z Hollywood, prawie jak z Hollywood. Mam wrażenie, że tam gdzieś z boku Nolan siedzi i wszystko to reżyseruje, tak to dobrze wygląda. Tam jakoś siedzi i to się wszystko kameruje. To słowo zostało użyte w sposób zupełnie celowy. Na wszelki wypadek. Wolę doprecyzować. Myślę, że niektórzy wiedzą do czego kogo pije. Okej, ósemki. Dosyć agresywny jest na river, bo miał z nim dużo problemów, więc wybieram fold. Nie chcę grać call i zamykać oczy. A z drugiej strony, jeżeli zagram call w tym turnie i będę foldował jakieś rivery, no to też nie brzmi jak najlepsza strategia. Biorąc pod uwagę, jaką agresję ma ten mój rywal. Król da fold. Dwójeczki. Call jest jak najbardziej okej. Król 9, oczywiście steal. Dwójeczki tutaj fold. Siedem, sześć open. Jeszcze przez dobre kilkanaście minut będę z wami na streamie. Więc jeżeli chcecie poruszyć jakiś temat z tematu Hold'ema, chcecie o czymś porozmawiać, może chcecie, abym wyjaśnił wam któryś z elementów strategii gry w pokera, albo macie po prostu luźne pytanie takie dookoła pokerowe i chcecie zacząć temat, rozpocząć dyskusję, to gorąco was do tego zachęcam. Zachęcam i namawiam. Gdyż już powoli to ostatni dzwonek. Jeżeli temat ma być odpowiednio rozwinięty, dogłębnie wyczerpany i w ogóle. To już się kameruje.
Kameruje się już? O, to jest klasyk. Paweł Jumper. Ała, no rzeczywiście. Ale musicie przyznać, że słowo kameru jest naprawdę bardzo wdzięczne i dźwięczne i w ogóle zawsze mi się uśmiecha buzia, jak szeroko, gdy słyszę, że ktoś mówi skameruj to. Albo kamerujesz już? Byliśmy na wakacjach, wszystko skamerowaliśmy, także... Zagram call z damą 9 suited, z racji tego, że jesteśmy na dosyć krótkim stole. I będę tutaj sobie to, czy będę check-raise'ował. Close, close, close. A lepiej chyba samemu betnąć. On tutaj nie będzie chyba zbyt często betował tego turna. Jeżeli chciałby grać w Ali beta, to zrobiłby to wcześniej. A teraz to gramy taki sprytny blefik. Taki mniejszy, żeby jemu śmierdziało walibetem. To może go skłonić do foldu. Dostaliśmy call. Okej. Okay. Przeciwnie o walety. Trochę mnie dziwi, że nie grał walibeta na flopie. Szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że on ma walety w swoim zakresie. Myślałem, że to naprawdę będzie jakaś słabsza ręka. Jeśli ma walety, no to oczywiście nie jesteśmy w stanie ich wyrzucić. Tak samo jak słabego króla nie jestem w stanie wyrzucić. No ale cóż. Czy zamierzam oglądać EPT? Zależy kiedy i która. Jeżeli w najbliższym tygodniu jakieś masz na myśli, to zdecydowanie nie. W najbliższym tygodniu to jestem skoncentrowany na innych sprawach. Myślę, że nie uda mi się wygospodarować czasu, aby obejrzeć EPT. Ja nie jestem szczerze mówiąc aż tak obcykany w tych datach i miejscówkach, gdzie kto, co, kiedy, jak, więc pewnie się teraz trochę zbłaźniłem, bo pewnie wszyscy wiecie, kiedy jest EPT jakieś najbliższe, może nawet trwa czy coś. Ale no niestety z racji braku czasu nie jestem obeznany z dokładnym terminarzem turniejów tych i festiwali na żywo, tych kluczowych. O, to jest stary film, stary. Z Maćkiem z klanu się skojarzyło. MZK. Bardzo popularna notka swego czasu. Na polskiej scenie pokerowej wyrażało więcej niż 1000 słów. Robiliśmy sobie notatkę MZK. Na przykład tutaj na tego gracza proszę MZK i wszystko jasne. Memory 5, siara, wszystko jasne. 3-bet as król. Tak trochę staram się żartować z racji tego, że no, bo nie, no nie zrę za bardzo. Tutaj dużo było takich standardowych foldów. As król, jak oczywiście bardzo, bardzo przyjemna ręka i 3 becik. As 2 suited open. Weźmy 4 beta, oczywiście będę się stakował. Ile ten gracz ma 4 betu? 4,8, więc lecimy z tematem. As 2 fold chyba. Ten fold jest lepszy. No tutaj się chłopaki postakowały, spoko. Znajomi filmowcy. No ja mam kolegę, którego brat jest na łódzkiej filmówce, więc zawsze skamerowanie jest
Naprawdę ciekawy temat. Dobrze się rozmawia o kamerowaniu. Masz znajomych filmowców, to znam temat. Weź tę kamerę i skameruj mnie. Poker online. Oczywiście, że nie jest jakiś oszukany. Wiadomo, że czysty skill. Nawet bardziej niż live, bo live to ciężej wyrobić dużą próbkę rozdań. Podejrzewam, że sam Doyle Brunson nie zagrał w swoim życiu tylu rozdań co ja, z racji tego, ile grywam online i o ile szybciej rozgrywka online się odbywa. Live jednak sam rozgrywam z 20 rąk na godzinę. King Queen to jest jak close. Zagram call. Tak czułem, że pójdzie squeeze. Za karę. Ale ten gracz mało squeezeuje. Tutaj pierwotny plan był taki, żeby foldować. Open ender, oczywiście becik. Teraz myślę sobie w głowie, że chyba z tym Doylem Brunsonem trochę pocisnąłem jednak Doyle to, no podejrzewam, że jednak nie był w stanie dotrzymać kroku w liczbie rozdań, chociaż kto go wie, ile tam rozegrał. Nie będę zamieniał tej czwórki w plew. Jaki program do podglądania kart przeciwników polecasz? No to plus to po, dosyć popularny temat, no bo nawet nie wiedziałem. Nigdy jakieś takie historie o kręconych softach mnie nie fascynowały. O, trzeci stack, no to lecisz tam. Nie no, dobrze, że się chwalisz, bardzo dobrze, że się chwalisz. Jesteś tak skromną osobą, słuchaj. Idzie ci dobrze w turnieju, poinformowałeś i przepraszasz. Przepraszam, że tam mi dobrze idzie. No przepraszam, że powiedziałem. Powinienem był odpaść i w ogóle we mnie zawracać głowy, wtedy byłoby lepiej. A tak to no niestety, no idzie mi dobrze, że powiedziałem wam, no przepraszam, że idzie mi dobrze, no naprawdę kapusta. Jesteśmy z ciebie dumni i bardzo dobrze, chwal się, leć, shipuj, YOLO i jestem pewien, że szefowa Casey trzyma za ciebie wszystkie kciuki i orzeszki świata. Jeśli tylko nas słucha i o tym wie. I jeśli już zjadła kokosanki. O mnie nie wspomnę oczywiście, ja tutaj cały czas nie wiem, czy dam radę klikać przyciski. Tak, jestem skoncentrowany na trzymaniu kciuków. A tak zupełnie poważnie, to fajnie, gdybyś to domknął. Że domknął przy 170 osobach, to mocne słowo z mojej strony. Jeżeli ktoś ma tylko 4% forbetu, to nie znaczy, że robi to z nadsem. 4,8, nie do końca. Nie, raczej nie. To znaczy, że już spokojnie, komfortowo mogę się stakować staka. Gdyby tam miał 3,5, to mielibyśmy większe problemy. 4,8 to już tak na luzaku. No jeszcze posiedzę dosłownie z, nie wiem, z 10 minut. Teoretycznie powinienem kończyć, ale zaczął się stream trochę później z racji moich lekkich problemów. Także jeszcze chwilę z wami posiedzę. Dlaczego nie gram na wyższych stawkach niż NS100? Grywam na NL200. Jeśli ta odpowiedź jakoś cię satysfakcjonuje. A powyżej NL200 nie grałem z prostej przyczyny. Jestem za słaby, żeby grać NL400. No, tej wielkiej filozofii nie ma. Może raz na jakiś czas trafiłby się stół NL400, na którym mógłbym
dotrzymać kroku graczom na tym stole i grać, ale nawet nie szukam tego typu stołów i nie szukam tego typu gierek. Stosuję dosyć konserwatywny bankroll management, już podchodzę do pokera bardzo poważnie. Swego czasu już miałem kiedyś takie sytuacje, gdzie traciłem dużą część rola i wiem, że to nie wpływa na mnie dobrze, więc stosuję konserwatywny bankroll management. I nie widzę nawet żadnych korzyści specjalnych w szukaniu gierek NL400 i rozgrywaniu 500 rozdań miesięcznie na NL400, bo pewnie tak często udałoby mi się znaleźć jakiś stół, na którym byłoby opłacalniej grać niż na NL100 czy NL200 dla mnie. Wiem, podświetlić kursor, wiesz co, nie umiem tego zrobić. Jestem pod tym względem strasznie słaby. Takich aspektów technicznych to ja naprawdę z ledwością Paint'a obsługuję, z OBS-em co chwilę mam problemy, a instalacja softu nowego też sprawiła problemy mi. Zresztą widzieliście, że długo się męczyłem z tymi ustawieniami. A jestem taka osoba, która nie jestem jakimś wybitnym technikiem. Chociaż nie wiem, czy technik to dobre słowo, to prawdopodobnie nie było dobre słowo. Prawdopodobnie złe słowo wylosowałem. Ale mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli. Powiedzmy, że te aspekty techniczne nie są moją najmocniejszą stroną. Całkiem ładnie to brzmi. Dosyć wymijająco, ale mimo wszystko w sposób zrozumiały przekazałem myślę komunikat. Liczę, że się trochę ożywicie, bo jeszcze przez kilka minut tutaj będę. I mam nadzieję, że uda nam się poruszyć jeszcze jakiś temat, może dwa nawet. Jeśli ktoś jest nowy, w sensie dopiero przed chwilą wpadł na stream i jeszcze nie zadawałem mu tego pytania, to teraz zadaję. Jak wam się podoba nowy soft? Ten z bety William Hilla, czyli waszym zdaniem wygląda atrakcyjnie. A miałem wam jeszcze pokazać te bajery, bo część z was mogło nie być. Zobaczcie, jakie to są bajery, jeśli chodzi o wygląd. Patrzcie, że my możemy sobie tutaj wybrać, proszę, inne karty. Możemy sobie wybrać inne te karcioszki. Możemy mieć taki wygląd. Co więcej, możemy zmienić sobie tło na takie jest defaultowe, takie jak teraz. Jak widać, jest czuć pieniądz. Jest naprawdę. Nie, jest poważnie. Moim zdaniem wyglądam bardzo atrakcyjnie, ale jestem przyzwyczajony do takich prostackich wyglądów. No i oczywiście można zmienić sobie talię na dwukolorową, jeśli komuś nie podobają się zielone i niebieskie karty. Przepraszam, zielone. Tak, dobrze powiedziałem, zielony, niebieski, no to może sobie zmienić w ustawieniach. Także same przydatne funkcje. Czym się różni gra pomiędzy NL400 a NL200? Wiesz co, są tam znacznie lepsi regularsi. Znaczy może nie znacznie lepsi, ale znaczy wiesz co, no to jest... Jakby ci to wytłumaczyć. Przykładowo, na NL100 spotykasz graczy, którzy grają zarówno same NL100, NL100 i NL200, jak i NL100 i NL50. Przez co ten poziom jest taki ok, tak? Bo najwyższe stawki grywane przez regularsów NL100 to często jest NL200. Rzadko kto gra na przykład NL100 do NL400. Dosłownie, no, pojedynczy gracze. Jeżeli wyjdziesz na NL200, to z reguły są to gracze, którzy grają od NL100 do NL, kiedyś 600, NL1K. Zdarzają się tacy. Więc na NL200 już jest naprawdę ciężko. A szansa, że na NL200 spotkasz gracza, który sobie grywa NL50, wynosi prawie że 0. A jeżeli wchodzisz na NL400, to jest bardzo mała szansa, że ten koleś gra NL100. Raczej sobie tak dorzuca i tam mega crashuje.
A jego podstawowe limity to NL 200 w górę, czyli 200, 400, 600, 1000 i tyle. Więc to już są naprawdę na NL 400 już ci gracze mają po kilkaset tysięcy profitu i siłą rzeczy poświęcają też więcej czasu na pokera niż ja, gdyż ja nie jestem full time pro. Więc musiałbym być jakiś ekstremalnie utalentowany, żeby outplayować najlepszych graczy tam na NL 400, którzy poświęcają więcej czasu ode mnie. To jest raczej mało realne po prostu. Dzięki moim filmom tworzonym na YouTubie wczoraj zdobyłem pierwsze miejsce w turnieju na 40 osób, zarobiłem 10 dolców, super. Na wstępie dostałem 2 dolary i już mam 14. No i to się bardzo cieszę, bardzo się cieszę, bardzo miło zawsze przeczytać takie słowa, że to co robię idzie na marne i że się przydaje i ludzie czerpią radość i profit z gry. Także bardzo się cieszę. Kibicuję ci i mam nadzieję, że uda ci się zbudować z tego jakiegoś sensownego rola i krok po kroku będziesz go powiększał i pozwolić to się wspinać na wyższe stawki. Pamiętaj, żeby stosować zasady bankroll managementu, żebyś nie wchodził zbyt szybko na zbyt wysokie stawki, żeby to nie było dla ciebie złudne, gdyż można bardzo szybko dużo przegrać, jeżeli nie będziesz stosował bankroll managementu, więc uczulam na to. Z czystej takiej doświadczenia i troski. Bo wiem, że często się wydaje, że inni gracze mają problemy ze swingami, ale ja go nikt nie będę miał przecież. Ja nie złapię swingu. Ale to jest złudne myślenie. Każdy go kiedyś może złapać porządny swing. Ja kiedyś przez chyba 150 tysięcy rozdań przegrywałem i wychodziłem na zero tylko dzięki rakebackowi. Także to był ciężki okres i takie okresy się zdarzają w pokerze. Na tym polega ten sport. Okej, będę powoli chyba kończył. Zobaczymy tutaj. Sit out. Zaraz sprawdzimy, testujemy te nowe opcje. Sit out, next big blind, o recash tables. Dobra. Ciśniemy to, zobaczymy, czy to zadziała. Powinienem, jeżeli dojdzie do mnie big blind, powinienem dostać sit-outa na wszystkich stołach. To by było coś. Jeśli ta opcja działa, podejrzewam, że działa. To jest mega przydatne, zwłaszcza jeżeli widzicie, to mam tylko teraz 3 stoły, ale grał takie standardowe u siebie, nie wiem, 7, a czasem nawet 11 gram stołów. To i tak nie jest dużo, tak? Jak ktoś gra jeszcze więcej, to tym bardziej. To jest mega przydatne, że nie trzeba klikać na każdym stole, żeby robił sit-outa gdy dojdzie big blind. To jest bardzo, bardzo przydatne. Łapie gutshota na lewym dole. Oczywiście, jeśli on ma asa, to nikt tego asa nie sfolduje. Ale tak czy siak uważam, że betowanie po raz kolejny jest jak najbardziej ok. Nie widzimy fold. Jak widać, ten gracz dużo folduje gdzieś tam na dalszych streetach. Już po raz kolejny taką akcję mi zrobił. To tylko pokazuje, że graczy słabszych również powinno się blefować. Niekiedy nawet jest dużo łatwiej wyblefować słabszego gracza niż regularsa, gdyż słabszy gracz nie wie, jak odpowiednio dobierać frekwencję cooldownów, jak dany board trafia zakres jego i przeciwnika, i kiedy my się polaryzujemy, a kiedy depolaryzujemy. Słabsi gracze nie zdają sobie sprawy z takich aspektów, co sprawia, że często blefowanie słabszych graczy jest bardziej profitowe niż regularsów. Ale trzeba wiedzieć, kiedy to robić, na jakich graczy, na jakiej strukturze, jak to powinno wyglądać i jakie ręce powinniśmy dobierać. Także nie uda mi się wam tego konceptu wyjaśnić w paru słowach. I nie róbcie tego, jeśli nie jesteście pewni, że wasze zagranie będzie profitowe. Jeżeli nie macie doświadczenia, to raczej powinniście unikać blefowania słabszych graczy. Skupcie się na walibetowaniu. Okej, okay. To by było na tyle, jeśli chodzi na dziś. Dzięki Wam wielkie za Waszą obecność, za Waszą aktywność, za to, że byliście. Zapraszam Was serdecznie na mój fanpage, gdzie pojawiają się porady. W ostatnim czasie jest on troszeczkę zaniedbywany z racji ilości obowiązków na uczelni, aczkolwiek obiecuję, że jak tylko uda mi się obronić, oby jak najszybciej, to ponownie będzie tych treści dużo więcej.
Także gorąco Was zachęcam i widzimy się, słyszymy za tydzień o godzinie 20 w tym samym miejscu na kanale Poker Break na Twitchu. Trzymajcie się, to był Bombel. Cześć, cześć.